miejsce na podium będzie sukcesem, ale my generalnie jedziemy walczyć o złoto i chcielibyśmy, żeby te czasy świetności polskiej muchy, jak to mówią, wróciły z powrotem, bo kiedyś byliśmy potęgą, jeśli chodzi o wędkarstwo muchowe i o zawody typu Mistrzostwa Świata czy Europy wygrywaliśmy bez problemu, a w tym momencie no niestety troszeczkę nam czołówka światowa uciekła, ale będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby wrócić z powrotem do grona tych najlepszych drużyn. Ja jestem jedną z tych dwóch osób, które powołał trener spoza kadry. No a później już jest weryfikacja i oczywiście jedzie 5 zawodników na Mistrzostwa Świata, 5 na Mistrzostwa Europy. W tym roku Mistrzostwa Świata w Norwegii w sierpniu, od 15 sierpnia dokładnie się rozpoczynają i Mistrzostwa Europy na Słowacji, które są we wrześniu. No i ja znalazłem się w tej grupie 5-osobowej, w której jest między innymi Piotr Konieczny, Marek Walczyk, były mistrz świata indywidualny, Stasiu Guzdek, Grzesiu Gołofit, no i ja z Mszany Dolnej. No i no jedziemy na te mistrzostwa gdzieś tam powalczyć w gronie 27 drużyn z całego świata, jedne chyba z największych mistrzostw świata w wędkarstwie muchowym. Startują drużyny egzotyczne, bo i Mongolia, i Nowa Zelandia, i Stany Zjednoczone, i Kanada. No i oczywiście czołówka światowa, czyli Czesi, czyli Francuzi, czyli Hiszpanie, no i Włosi. To jest czołówka jakby światowa, no i my będziemy się starać z nimi walczyć. Dwie telewizje mają na żywo transmitować to wydarzenie. To jest telewizja szwedzka TV4 i telewizja norweska TV2, także będzie możliwość, no nie wiem czy one są dostępne w Polsce na jakichś tam platformach cyfrowych, ale na pewno gdzieś tam w internecie będzie możliwość podejrzenia, jak wyglądają zawody w wędkarstwie muchowym, Mistrzostwa Świata, 5-turowe zawody. Każdy z nas poszukuje tych sponsorów, w jakikolwiek sposób próbujemy znaleźć te finanse, żeby nas to z prywatnej kieszeni nie kosztowało nie wiadomo ile pieniędzy. No więc to co ja mógłbym powiedzieć, podziękować już firmom mszańskim, które co roku, znaczy się w zeszłym roku na wyjazd na US Cup do Stanów nas pomogły i w tym roku również taka deklaracja jest z Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, firma Profexim, firma Markam, pana Marka Skolarusa, firma Elektret. To są te firmy, które w jakiś tam sposób zadeklarowały pomoc. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że dużą część akurat tutaj kosztów to jest sam transport i przejazd, który został załatwiony przez Polski Związek Węgla.